Następnym prelegentem jest fundator i prezes Akademii Patriotów z Wrocławia, pomysłodawca i sponsor Nagrody Wolnościowej imienia Fryderyka Bastiata, wydawca książek, zwolennik idei wolności i własności prywatnej, były działacz Kongresu Narodowej Prawicy i Unii Polityki Realnej. Jest również pomysłodawcą naszego spotkania integracyjnego, tej kolacji, na którą zapraszam. Jeszcze mamy godzinę na zarejestrowanie i zapłacenie, bo jest to kolacja zrzutkowa, będzie 300 metrów stąd o godzinie 19:00 i wtedy będzie można porozmawiać na przykład o tym, o doświadczeniach, jakie miał Zbigniew Jarząbek podczas działalności w Unii Polityki Realnej. Na przykład. Zapraszam. Jest stoper, także nie przekroczę czasu. Proszę Państwa, ta kolacja to mój pomysł. Ja będę mówił tak krótko, że załatwię tu Państwu jeszcze przerwę, za co mnie na pewno polubicie, bo nie wiem, czy za to, co ja powiem, to mnie tutaj też polubicie. Proszę Państwa, jakiś czas temu od europosła Michała Marusika dostałem książkę z dedykacją, a w niej takie słowa: żeby walczyć, trzeba wiedzieć o co. Tu jeszcze dzisiaj organizator zażądał ode mnie, żeby powiedzieć, jak walczyć, żeby wygrać. Od początku dzisiaj u wszystkich moich przedmówców, ale podejrzewam, że i po mnie, wszyscy będą mówić o ogromnej masie problemów, jakie niesie nam ten system, w którym przyszło nam żyć. Ja uważam, proszę Państwa, że to jest zjawisko wtórne, bo trzeba sięgnąć do przyczyn, dlaczego mamy tyle tych problemów. Mało tego, lista się nie zmniejsza, tylko cały czas się zwiększa. Proszę Państwa, chcę powiedzieć o rzeczach, o zasadach i wartościach, które mogą się tutaj dzisiaj wydawać jakąś odległą historią, legendą, a być może nawet bajką. Pierwsza wojna światowa, upadek monarchii europejskich spowodowała to, że dużymi krokami i szybko do Europy zaczęła wkraczać demokracja. Proszę Państwa, to, co było nie do pomyślenia w czasach monarchii, okazało się rzeczą normalną w czasach demokracji. Mało tego, ten kryzys się ciągle pogłębia. Ja chcę powiedzieć o kilku zdarzeniach z czasów I wojny światowej. W 1918 roku na froncie zachodnim, na terytorium Francji, został zestrzelony samolot. Żołnierze australijscy rozpoznają w tym samolocie Richthofena, asa niemieckiego, który miał ponad 80 zestrzeleń samolotów francuskich. Ten człowiek nieźle dał się we znaki lotnictwu francuskiemu. 80 zestrzeleń. Proszę Państwa, po dwóch dniach Richthofenowi urządzono pogrzeb. Pogrzeb z honorami wojskowymi. Ale kilka miesięcy wcześniej na terytorium również Francji zestrzelony został jeden ze znakomitych pilotów francuskich. I on spadł na terytorium Francji. I tam również był chowany z honorami wojskowymi. W tym czasie nadleciały dwa samoloty niemieckie i nad tym cmentarzem zrzuciły wieńce. W geście hołdu temu lotnikowi, który też miał kilkadziesiąt zestrzeleń, ale niemieckich samolotów. W 1914 roku w Belgii, na terytorium Belgii, w czasie rozejmu świątecznego został rozegrany mecz piłki nożnej pomiędzy wrogimi armiami, które stały naprzeciw siebie, ale zawarto na czas świąt rozejm. Mecz trwał dotąd, aż piłka zawisła na drucie kolczastym i się rozerwała. Mój dziadek, który walczył na froncie wschodnim, rosyjsko-austriackim, opowiadał mi też o tym, że w czasie świąt
Bożego Narodzenia, żołnierze w czasie rozejmu wychodzili z okopów i dzielili się tym czarnym żołnierskim chlebem, a potem znowu walczyli. Mój dziadek też dostał się do niewoli. Dostał się do niewoli rosyjskiej, nie sowieckiej. Rosyjskiej, bo to jest różnica. Wywieziono go za Krzywy Róg. Proszę Państwa, a pochodził z Galicji. Był sierotą, pochodził z biednej rodziny. I tam przebywał 2 lata w tej niewoli. Kiedy mi opowiadał o tym, jak tam było, to zawsze mi powiedział, mówił tak. Nigdy w życiu nie miałem tak dobrze, jak w tej niewoli. 4 razy w tygodniu jedliśmy mięso. Chleba było pod dostatkiem. To było ważne kiedyś. Chleba mieliśmy pod dostatkiem, a do tego niewiele pracowaliśmy. Proszę Państwa, w czasie zesłania, opowiem to na przykładzie Lenina. Lenin zesłany na Syberię, proszę Państwa, miał do dyspozycji bodajże 25 rubli w złocie, za co mógł wynająć sobie mieszkanie. Miał krowę, to była bardzo ważna, bo krowa była żywicielką w tamtych czasach. Oczywiście miał na utrzymanie, ale jeszcze, proszę Państwa, miał pieniądze na służącą. No i jak to przywódca proletariatu, tą służącą trzymał w takim schowku pod schodami, ale miał służącą. Tak wyglądało zesłanie. Ja chcę jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, która zdarzyła się na froncie wschodnim, austriacko-rosyjskim, kiedy polski oddział walczący po stronie austriackiej, bo Polacy walczyli przecież na wszystkich frontach, często przeciwko sobie, zauważono, że jeden z żołnierzy, dowódców rosyjskich, wyjątkowo wściekle atakuje ich pozycję. Schwytano go. Był to pułkownik Michał Więcłowski. I schwytali go Polacy. Ci z armii austriackiej. Kiedy go schwytano, pytają, ty jesteś Polakiem? A on mówi, tak, jestem Polakiem. To dlaczego nas tak wściekle atakujesz? No bo jestem żołnierzem. A czy przejdziesz do nas teraz? A on mówi, nie, bo car mnie z przysięgi nie zwolnił. Proszę Państwa, po jakimś czasie, oczywiście poszedł do niewoli, został wzięty do niewoli. Po jakimś czasie car umiera, pułkownik Więcowski zostaje zwolniony automatycznie z przysięgi. I proszę Państwa, w 1920 roku wściekle atakuje sowieckie oddziały, które w tym czasie najeżdżały na Polskę. To była pierwsza wojna światowa, która była jeszcze, o ile można to powiedzieć o wojnach, wojną cywilizowaną. Ale już są symptomy psucia się tego systemu, które tworzyły monarchie europejskie. Honoru, odpowiedzialności. Bo, proszę Państwa, pod koniec I wojny światowej pewien Anglik zaczyna się chwalić, że zastrzelił swoje jamniki. Bo jamniki to niemiecka rasa. I potem lawinowo w Anglii Anglicy mordują jamniki. Tylko dlatego, że to jest niemiecka rasa. Ja nie chcę opowiadać o II wojnie światowej, jak wyglądała, jak wyglądają dzisiejsze wojny. Tylko, proszę Państwa, złamane zostały pewne zasady, które dzisiaj może brzmią dla niektórych jak legenda albo bajka, tak jak wspomniałem na początku, ale taka była prawda. Przed I wojną światową na Uniwersytecie Moskiewskim zbierano datki, wolne datki na pomnik cara Aleksandra II, zamordowanego. I proszę Państwa, jeden ze studentów zamiast monety wrzuca guzik. Pogardliwie wrzuca guzik. Drugi ze studentów donosi to do władz uczelni. Władze uczelni usuwają studenta, ale nie tego, który wrzucił guzik, tylko tego, który doniósł. Nie minęło wiele czasu i, proszę Państwa, i dziecko, a w zasadzie chłopiec, 12-letni bodajże, donosi na swojego ojca. I na ojca, który schował sobie część zboża po to, żeby przeżyć. To już jest Rosja sowiecka po rewolucji,
żeby przeżyć. I tego ojca skazują na karę śmierci. A tego chłopca Sowieci obwożą po Rosji i pokazują jako przykład do naśladowania. Jemu postawiono mnóstwo pomników. Nazywał się Pawlik Morozow. Jego imię nadano wielu szkołom, a nawet wydawano znaczki pocztowe. Proszę Państwa, ostatnio u nas w Polsce zrobiono test, ankietę, czy jesteś skłonny donosić. I proszę Państwa, ponad 80% Polaków powiedziało, że są skłonni donosić. W naszym kraju również stoi mnóstwo pomników donosicieli. Jest nawet lotnisko imienia donosiciela. W 1912 roku do kapitana Edwarda Smitha podchodzą marynarze i mówią: kapitanie, możesz wsiąść do szalupy ratunkowej. To było na Titaniku. Kapitan Edward Smith odmawia. Był to jego ostatni rejs, tuż przed emeryturą, bo kapitan schodzi ostatni. Ale obok niego stoi 21-letni chłopiec. Nazywa się John Hume. Ten zostawił młodą dziewczynę w Anglii. Pojechał zarabiać jako skrzypek na Titaniku. I jemu również proponuje się zejście do tej szalupy. Ale kapitan mówi: wiesz co, jeżeli zejdziesz, to spowodujesz jeszcze dodatkową panikę. I to, proszę Państwa, nie orkiestra grała na Titaniku do końca, tylko ten 21-letni chłopiec. 100 lat później prom Concordia koło Włoch. Kapitan Schettino, zbieżność nazwisk przypadkowa, doprowadza do katastrofy promu. Nie jest to groźna katastrofa, bo ten prom oparł się na skałach. On nawet nie zatonął, ale się przewrócił. Do pierwszej łodzi szalupy ratunkowej wchodzi kapitan. Odpływa. Zostawia pasażerów. A wiecie, jak się tłumaczył w ogóle potem na policji z tego? Że było takie tąpnięcie i on wypadł i wpadł do łodzi, do tej szalupy. Ale to nie śmiejmy się z tego z Włocha, bo proszę Państwa, nasz Heweliusz, prom, który się kiedyś wywrócił z dużym ładunkiem stali, to tam też tylko załoga wskoczyła do szalup ratunkowych. Nie cała się uratowała, ale nikt z pasażerów się nie uratował. W 1995 rok, proszę Państwa, Srebrenica, do bazy, którą mieli ochraniać Holendrzy, wyszło mnóstwo cywilów, a jakiś czas potem bandy, Serbowie do dziś dnia się nie przyznają, że to byli ich ludzie. Dla nas najważniejsze, że bandyci. Gwałcą i mordują kobiety, dzieci, mężczyzn. W tym czasie żołnierze holenderscy zakuci w elektronikę, zakuci w najnowocześniejsze uzbrojenie, że tak powiem, zakładają sobie walkmeny na uszy i chodzą po tej bazie nie reagując. Ale chcę powiedzieć, że jeszcze nie jest tak źle w Europie i na świecie, bo jeszcze gdzieś mamy ślady zachowań, które powinniśmy podziwiać, naśladować i o nich mówić. Jest Biesłan, 2004 rok. Czeczeńska banda zajmuje szkołę, i w której jest około chyba 1000 dzieci. Gorące wrześniowe dni. Szkoła jest otoczona i przez cywilów, przez rodziców i przez żołnierzy. Po dwóch dniach rozpoczyna się strzelanina i te dzieci zaczynają uciekać. W międzyczasie jeszcze tam wymordowano
kilka osób. Te dzieci zaczynają uciekać. I słuchajcie, te dzieci były przetrzymywane bez wody i lecą w kierunku studni, która jest na środku tego placu. W tym czasie ci Czeczeńcy rzucają granatami tam. Po wrzuceniu takiego granatu wśród dzieci możecie sobie wyobrazić, co się działo. Rosyjscy żołnierze, którzy nie mogli już nic zrobić wtedy, rzucają się na te granaty po to tylko, żeby samemu zginąć, a żeby nie było tyle ofiar. Ja wiem, że zaraz mnie tutaj oskarży ktoś, że jestem rosyjskim agentem albo będę i tak dalej. Nie. Uważam, że te dobre przykłady należy brać po prostu z całego świata. Wrócę jeszcze do historii średniowiecza. 1187 rok, bitwa pod Hatim i Saladyn bierze do niewoli 300 templariuszy i joannitów. To byli w tamtym czasie najlepsi rycerze w Europie. Nigdy się nie poddawali, bo w tych zakonach rycerskich nie można się było poddawać. Ale oni walczą na pustyni, kończy się woda i po prostu padają z wycieńczenia. Prowadzi ich do Damaszku. I tam, w centralnej części, może na rynku, daje im takie propozycje. Przechodzicie na islam albo giniecie tutaj w wymyślnych torturach. Tych 300 rycerzy z podniesioną głową w wymyślnych torturach ginie jeden patrząc na drugiego. W 2017 roku w jednej ze szkół katolickich we Włoszech zrobiono ankietę. Co byś zrobił, gdyby... Czy przeszedłbyś na islam, gdybyś miał zagrożenie życia? I proszę Państwa, 98% uczniów odpowiada, że przeszłoby na islam. Chcę jeszcze powiedzieć o jednym zdarzeniu. Było to w 1943 roku, kiedy odkrywano groby katyńskie i wyciągano z tych warstw kolejnych polskich oficerów. Wokół zebrało się mnóstwo reporterów, bo tam byli Portugalczycy, byli też Polacy, oczywiście dużo Niemców, Szwedzi, jeszcze tam jakieś najróżniejsze zaprzyjaźnione wtedy, że tak powiem, z Niemcami, różne narodowi przedstawiciele. I proszę Państwa, następuje takie znużenie, bo to tak jedną osobę po drugiej wynoszą na tych noszach z tego dołu i nagle ktoś krzyknął: kobieta. Była to jedyna kobieta w tych masowych grobach, porucznik Janina Lewandowska, Polka. I co się dzieje, proszę Państwa? Wszyscy mężczyźni tam zgromadzeni zdejmują kapelusze z głów. Ale Rosjanie, którzy mieli zaledwie 20 lat tej swojej demokracji czerwonej, już nie wiedzieli, co ten gest znaczy. Tutaj na pewno organizator chciałbym, żebym dał jakąś receptę, co robić. Ja uważam, proszę Państwa, że musimy wrócić po prostu do tych wartości. To jest tylko jakaś część, za mało czasu, żeby to rozwijać, ale musimy wrócić do tych wartości. Musimy je ciągle powtarzać, chociaż brzmią one nieraz jak bajka albo legenda. Powiem Państwu jeszcze jedno takie zdarzenie. W roku 1565, bitwa o Maltę, Turcy u szczytu potęgi, Sulejman Wspaniały, zajęte Bałkany, ale jeszcze chcę zadać Europie ostateczny cios. To jest Rzym. Stąd płynie wiara, stąd płynie siła. Po drodze jest Malta, Sycylia i Włochy. Największa flota od czasów antycznych, ogromna 50-tysięczna armia
płynie w kierunku Malty. A tam w twierdzy kilkuset joannitów nie ma zamiaru się poddawać. Turcy myślą, że wezmą z marszu tą twierdzę. Okazuje się, że od maja do września walczą bezskutecznie. Jest już tak źle, że joannici nie mają ludzi, żeby obsadzić mury. I idą do swojego mistrza. I mówią: mistrzu, następnego ataku nie przetrzymamy. Jest nas coraz mniej, nie możemy obsadzić murów. Mistrz nic nie mówi, idzie i długo się modli, leżąc z krzyżem na kamiennej posadzce. A potem wstaje, bierze miecz i staje w pierwszym szeregu. I nie było to nic dziwnego w tamtym czasie, bo w średniowieczu często wodzowie stawali na czele swoich armii, ale ten człowiek miał ponad 70 lat, był drobnym, schorowanym starcem, bo wtedy mało kto dożywał 50. Walka rozpoczyna się na nowo, znowu odparty atak. Ale znowu straty i ci rycerze mówią: ale teraz już nie obronimy tych murów. Ale co się, proszę Państwa, dzieje? Wśród Turków zaczyna się szemranie, że to wzgórze jest nie do zdobycia. Że tam, kto wejdzie, to zostanie zabity. I proszę Państwa, i ta armia odpływa. To jest koniec potęgi tureckiej. Potem jest Lepanto, klęska na morzu, ale Turcy muszą się wycofać. I proszę Państwa, jeżeli my chcemy cokolwiek zrobić, to musimy tworzyć taką grupę, taką elitarną grupę, która będzie miała siłę przyciągania taką, że ludzie będą chcieli w niej być, a nie będziemy ludzi namawiać, żeby w niej byli. I po jakimś czasie, pomimo że ta grupa będzie mała, nieliczna, ale będzie miała taką jakość, wygramy. Dziękuję bardzo.